studio TVS24 serdecznie witamy. Jerzy Łaniec, postać w Suwałkach, myślę, że znana szerokiej publiczności. Jurku, ciebie chyba nie trzeba nawet przedstawiać, bo szczególnie młodzież i te osoby, które aktywnie, fizycznie uczestniczą w tym mieście, to znają ciebie, są twoimi kolegami, przyjaciółmi. Ja prywatnie mogę państwu zdradzić, że przez ręce, można tak potocznie powiedzieć, Jurka Łańca ponad 1500 osób przewinęło się. No i teraz rozpocznijmy może od tego, że Jerzy Łaniec urodził się. Urodził się 15 października 1948 roku w Raczkach. Koło Suwałk. Koło Suwałk, tak. Później przenieśliśmy się do Suwałk. Ojciec był komendantem milicji, mama w domu. No i od najmłodszych lat zawsze były ze mną problemy. Nigdzie nie mogłem usiedzieć w jednym miejscu. Byłem bardzo taki ruchliwy, nadpobudliwy. Stąd się brały tylko kłopoty i wstyd dla rodziny. Aż do 1958 roku, gdzie będąc na stadionie, wtedy już tam startowałem w zawodach takich lekkoatletycznych szkół w Czwórboju, nie? I usłyszałem taki dźwięk charakterystyczny, a to był dźwięk sztangi. Na dole była tam taka strzelnica i na tej strzelnicy ćwiczyli starsi. Gdy poszedłem tam, zobaczyłem, jak ćwiczą. No to byli akurat, znałem te osoby i nie mogłem wyjść z podziwu. Zafascynowało mnie to. Ich siła wtedy, to oni, pamiętam, wyciskali 60 kg, dla mnie to było niewyobrażalne. Pozwolili mi wycisnąć gryf, który ważył 20 kg. A ten gryf to pewnie były kółka? Nie, to była taka sztanga żliwna. Ona charakterystyczny dźwięk dała. Jak opuścisz na ziemię, to było słychać na kościuszki z Wojska Polskiego tam przy tym. No, pozwolili mi to wycisnąć, wyciskałem dwa razy. Nie mogłem zasnąć, taki byłem dumny z siebie. No i tak co dzień przychodziłem, tak patrzyłem, jak oni to robią, aż do 4 lutego 1959 roku, gdzie zacząłem swoją przygodę. No przygodę trzeba państwu powiedzieć z tym wysiłkiem fizycznym, bo zacząłeś regularnie ćwiczyć wszystkie elementy związane z rozwojem fizycznym. Fizycznym całego ciała. No i 4 lutego zaczęła się ta przygoda. Tata mi kupił, pamiętam, dwie pary hantli, dwie pary ekspandorów i nikomu nic nie mówiąc, w domu sam, chaotycznie, bez przerwy ćwiczyłem. No, postanowiłem, że będę najlepszy. No, po 2 latach rzeczywiście. Siła i wytrzymałość diametralnie się zmieniły. Potrafiłem wtedy 20 razy na drążku się podciągnąć, 60 pompek zrobić. I to już wtedy uważałeś, że dużo. Że to jest bardzo dużo. No i a przeskoczmy teraz czasowo, ile teraz razy? Jaka jest różnica? 20 ile razy teraz potrafisz? Na drążku? Tak. No teraz tak 30 razy podciągam się. Ale wróćmy do tego, bo jak to zacząłem ćwiczyć, to w technikum, gdy byłem już w 5 klasie, to już potrafiłem na drążku 65 razy podciągnąć się. Na jednej ręce prawej 4, na lewej 3, a ważyłem 69 kg. Wtedy na wielu jest to niewyobrażalne, to co ty mówisz. Wtedy ćwiczyłem codziennie. W treningi wkładałem naprawdę dużo serca i takiego samozaparcia. Nie to, co dzisiaj młodzież przychodzi, chcieliby jak najszybciej. Dzisiaj każdy się spieszy, a tu trzeba trochę cierpliwości. Taki styl życia jest szybki teraz. Tak, no ale ludzie gdzieś tam gubią się. Nie potrafią uwierzyć w siebie. Ja zawsze wierzyłem w siebie, że jeszcze do czegoś kiedyś dojdę. Zawsze mama świętej pamięci powtarzała: synek, po co ty to robisz? No nie lepiej iść na wagony, byś zarobił. Ja mówię: mama, ja to lubię. Jeszcze zobaczy, mama jeszcze o mnie usłyszy. No niestety nie usłyszała, bo wcześniej zmarła. Też nie dbała o siebie, bo to wiadomo, dzisiaj wszyscy zaganieni. Praca, stres. Każdy nie potrafi wyhamować w odpowiednim momencie. Nie ceni tego zdrowia, a to jest w życiu najważniejsze, zdrowie. No ale ty ćwiczyłeś i dla zdrowia. No ja ćwiczyłem i dla zdrowia, oczywiście. I do dzisiaj ćwiczę dla zdrowia i na pewno nie przestanę. I jeszcze wiele, wiele lat jeszcze będę ćwiczył. No państwo tutaj w migawkach zobaczycie, Jurek, ile już masz lat obecnie?
Dwie szóstki. Dwie szóstki. 66 i Państwo zobaczycie, że no, łącząc jedną klasę prawdopodobnie szkoły gimnazjalnej czy średniej, by nie dali Tobie rady w wysiłku fizycznym. No na pewno nie. W tych wytrzymałościowych to na pewno nie. Ja bym chciał, żebyś jeszcze tak powiedział może skrótowo o tych właśnie rekordach, o tych sukcesach, które... Bo kilka lat temu robiłem nawet fotoreportaż, jak chyba do Księgi Guinnessa zgłaszałeś, tak. Czy do jakiegoś rekordu, tak zwane kółeczka to się tak, nazywa? Tak, to jest jazda kółkiem na mięśnie brzucha. No pamiętam, kiedyś pierwszy raz to zrobiłem, to wykonałem 100 ruchów, ale to było ciężko, 100 ruchów. Dobra sobie. I te kółko zacząłem włączać do swoich treningów, systematycznie. Myślę, ustanowię rekord świata w tym. No na razie to było takie raczej na początku nierealne, bo nikt by w to nie uwierzył, że można tyle zrobić. No ale to kółko było moim priorytetem i codziennie, już później przez 10 lat, od 1997 roku, codziennie, rano godzinę, po treningu swoim godzinę i wieczorem godzinę. 3 godziny dziennie przez 10 lat, nie było tam. Piątek, sobota, niedziela. Efektem był rekord? Rekord świata, który ustanowiłem 30 czerwca 2007 roku na stadionie. To w ciągu 3 godzin bez przerwy wykonałem 4407 takich ruchów. Od jest, tych 100, które rozpoczynałeś, od tych 100, tak. Ponad 4000. A rekord na ilość, to miałem rok wcześniej, ale to nie zgłaszałem nigdzie, ale w domu. Wykonałem 8 tysięcy przez 5 godzin 37 minut bez przerwy. No to jest, dzisiaj to jest po prostu niewyobrażalne. No, dlatego chcemy jakoś uświadomić, że to co robisz to jest raczej dla przeciętnego śmiertelnika no, niewyobrażalne. I niewykonalne raczej. No, bo... no ale nie tylko kółeczko, ty inne elementy masz wysiłku. No i dużo biegam. No przebiegłem już w swoim tym skromnym życiu ponad 120 tysięcy kilometrów, to nie jest mało. Przejechałem rowerem ponad 240 tysięcy kilometrów. A może tak dla ciekawostki najdłuższą trasę rowerową jaką? Najdłuższa trasa rowerowa 264 kilometry. To tak jak zawodowi polarze. To naokoło Gołdap, Olecko, Augustów, Sejny, Wiżajny, to całe, to naokoło to 264 km, 11 godzin, 40 minut. Trzeba tutaj jeszcze zaznaczyć, że Jurek, oprócz tego, że tak intensywnie ćwiczy, to bardzo, można powiedzieć, prawidłowo rejestruje to wszystko. Ma, można powiedzieć, takie skromne, zeszytowe kroniki, ale jest wszystko zapisane. Co, gdzie, kiedy. Dowodem jest nawet taki zeszyt, który możemy Państwu pokazać, ale za moim skromnym udziałem także wydaliśmy taką broszurkę, Jurku, chcemy ją rozszerzyć teraz, tak, której też wiele informacji, na okładce nawet jest dyplom, może Państwu pokażemy. Co to jest za dyplom? Ten dyplom uzyskałem, otrzymałem z rąk przewodniczącego Międzynarodowej Federacji Kulturystyki Bena Weidera w Katowicach na Mistrzostwach Świata w 1991 roku. To jest dla mnie duże wyróżnienie. Ale kilka osób tylko w Polsce tak, ma taki za zasługi dla kulturystyki w Polsce. Bo wtedy jak ten dyplom otrzymywałem, to byłem trenerem kadry LZS w Polsce, w Warszawie. Przewodniczącym tego zgrupowania był Janek Wodarski, który wtedy był kiedyś najlepszym, najsilniejszym kulturystą w Polsce. To jest mój kolega serdeczny. Ale zawsze nas interesuje przeciętnego śmiertelnika, no wykonałeś 4000 kółeczek, ale może jeszcze takie ciekawostki, ile na sztandze, ile pompek, ile skłonów. No, rekord mój w wyciskaniu leży, to już dla tych, co na tym troszeczkę się znają, to 172 kg. Przy wadze 69 kg, to jest bardzo dużo. Wznosy tułowia, a jeszcze drugi rekord mam, wznosy tułowia na rzymskiej ławce. Co to jest ta rzymska ławka? Ta taka ławeczka do mięśni brzucha, taka skośna, z kosem, tak? Siada się pod takie wałeczki, nogi się ustawia. Tu się bierze jakiś ten przyrząd, żeby tam ręcznik, żeby trzymać ręce nie zdrętwiały. I to wykonuje się, ja to wykonałem
też tak samo, bez przerwy, przez 8 godzin 27 minut w Warszawie. To jest 16 tysięcy. Dzisiaj jestem w stanie to samo, nie, tyle samo nie zrobię, ale codziennie, zawsze 2-2,5 godziny jestem w stanie ale to te robić. Liczby są zabójcze. No to są, no, dla śmiertelnika raczej to niewyobrażalne, ale to jest, ja wiem, moja silna determinacja. Ja jestem naprawdę uparty. Ja nigdy, jak coś już zacznę, nigdy nie cofam się. A to jest najważniejsze. Iść w tym kierunku, który wybrałeś. No, ale taką jest cechę ma niewiele osób. Bardzo mało, bo ludzie idą, zaczynają coś robić, przerywają, znów zaczynają. Jest, i to jest taka autodestrukcja, niszczenie tylko organizmu, swojej psychiki. No właśnie mówisz o tym organizmie. No bardzo ważnym elementem przy tym jest odżywianie. Bardzo ważne. Odżywianie jest, to jest jednym z takim, ja wiem, z takiej świętej trójcy zdrowotnej. To jest dobrze zbilansowana dieta, aktywność fizyczna i pozytywne nastawienie. No jeżeli wspomniałeś o tym odżywianiu. Odżywianie to jest nasze jedzenie. Proszę nie mylić z dietą. Dieta to jest nasze jedzenie, które my spożywamy. Te jedzenie musi być dopasowane do enzymatycznych preferencji każdego człowieka. Każdy ma inne swoje. Coś lubi, coś nie lubi. Może być coś najzdrowsze, ile człowiek tego nie lubi, organizm tego nie przyjmie. To jest taka, niestety, ta. Ludzie dzisiaj są modne, te są diety fitness. To co są takie jedzenie to, szablonowe. Co takie. Dla wszystkich jednakowe. Tak. I to wszystko cały czas, co 2,5 godziny jedzenie, te same jedzenie prawie, monotonne, bez żadnego smaku, tak jak tylko zadzwoni budzik, już siadamy, jemy. I to niestety, to na dłuższą metę do niczego nie doprowadza. Dieta musi być dostosowana do swoich preferencji, musi być smaczna. Jedzenie to jest przyjemnością, a nie karą. A możesz nam zdradzić tą twoją dietę? Nie, dieta jest, nie jest taka tego. Ja tylko powiem, co miesięcznie na moją dietę się składa. Co, którą spożywam, nie? To jest tak. 100 jajek miesięcznie, ja mówię, to bo tak 3 jajka dziennie, więcej jajecznicy nie tego. 10 litrów kefiru, 10 litrów mleka, 10 kg sera białego, 3 litry miodu, kilogram czosnku, to jest mój antybiotyk, to jest naprawdę jedne z najlepszych moich lekarstw. I 4 do 5 kg łososia. Mięso to jem tylko okazjonalnie i sporadycznie, naprawdę. Ryby to są moje najlepsze. Ryby co mają? Nie dość, że łatwo przyswajalne białko, to jeszcze kwasy omega-3, które mają zbawienny wpływ na serce, na nasz mózg, który musi być też idealnie odżywiony, na nasze ścianki naczyń krwionośnych, są elastyczne, zapobiegają zakrzepom. To jest bardzo ważne. No i jem wtedy, kiedy mam zapotrzebowanie na energię. Z rana nigdy nie lecę od razu do lodówki, tylko najpierw idę na podwórko, ćwiczenia, muszę troszeczkę. Co dają takie ćwiczenia cardio, jeżeli ktoś wykonuje, bo to jest bardzo ważne. Dają to, że oczyszczają całe ciało, to jest taka naturalna detoksykacja organizmu. Wszystkie metabolity po nocnym tym są oczyszczone. Organizm oczyszczony funkcjonuje sprawniej, ma bardzo sprawny system immunologiczny. Wtedy nie groźne nam są ani wirusy, ani żadne bakterie, żadne choroby. Silny system immunologiczny to jest naszym takim sztabem generalnym. Wtedy my nie chorujemy. Ja już nie pamiętam, kiedy chorowałem, a to jest naprawdę bardzo ważne. Ludzie o tym zapominają. Ja myślę, że oglądając mieszkańcy Sułok i nie tylko ten program, no zainteresują się tym, co ty mówisz, bo modne są teraz te wszystkie fitnessy, no modne, odchudzanie różnymi odżywkami, a tu trzeba zupełnie innymi kategoriami myśleć. A jeszcze co najważniejsze, w tym wszystkim musimy dobierać do swoich preferencji, co lubimy. Aktywność fizyczną, bo jeżeli ktoś nie lubi biegać, to jego nie zmusimy, on 2-3 razy pobiega i już on nie będzie biegał. Ktoś lubi na przykład grać badmintona, bardzo dobrze, lubię. To jest już jest plus. Trzeba wybrać sobie taką
działalność ruchową, którą lubimy. Ktoś lubi jeździć rowerem, niech jeździ rowerem. Ty lubisz wysiłek fizyczny. Ja lubię ogólnie wszystko, i wioślarstwo, i pływanie, i jazda rowerem. Mnie to wszystko sprawia przyjemność, ale ludzie są, znam, że czegoś nie lubi, to ja do tego nie namawiam. Może być to najlepsze, ale niestety organizm dłużej nie wytrzyma, bo psychicznie nie wytrzymają tego obciążenia. Jaki jest psychologiczny aspekt tych ćwiczeń? Psychologiczny aspekt przy wszystkich ćwiczeniach to jest najważniejszy. To jest pozytywne nastawienie. To jest droga do osiągnięcia celu, który sobie stawiamy. Bo zawsze każdy w życiu ma jakiś cel, do którego dąży. Jeżeli naszym celem na przykład jest cel zdrowotny, zmniejszenie obwodu w pasie czy zmniejszenie wagi, to musimy tak intensyfikować ćwiczenia, ograniczać ilość kalorii w diecie, aż dojdziemy do tego. Ale to musimy cały czas robić systematycznie, regularnie, aż do tego dojdziemy.